a skąd decyzja o powierzeniu produkcji całej płyty Malinowi? Nie wolałeś, żeby jakby różni producenci odpowiadali za bity? Co? Ja współpracuję z różnymi producentami i na pewno będę chciał nagrać taką płytę solową również, na której powierzę, wiesz, produkcję muzyki różnym osobom. Natomiast, no tą płytę tak traktowałem, wiesz, to była dla mnie taka ważna opcja, którą chciałem wcielić w życie. Pewien taki, wiesz, zamysł, koncept, też kontynuacja tej płyty, znaki zapytania. Z Malinem znam się bardzo wiele lat i jakby z nim zaczynałem swoją przygodę z muzyką. Moim zdaniem jest to, wiesz, bardzo... bardzo taki charakterystyczny też producent, tak jak ja siebie uważam za dosyć charakterystycznego rapera MC, wiesz, i też wiem, że niektórym się podobają rzeczy, które robię, niektórzy się do nich nie potrafią przekonać, wiesz, bo po prostu taki mam styl, że ten styl się nie podoba każdemu, tak samo jest z Malinem, no i połączyliśmy siły. Mieliśmy wspólny obraz całości, wiesz, jeszcze razem tą płytę nagrywaliśmy w Lubię Wąchać Winy, po prostu przyjeżdżaliśmy tam sobie wieczorem. Zerówka nam zostawiał klucze i pracowaliśmy sobie, wiesz, Malin realizował wszystkie wokale i tam kończyliśmy sobie o drugiej w nocy. Także ta płyta to jest tak naprawdę nasze, wiesz, wspólne dzieło. Nawet ostatnio myślałem o tym, żeby tak jak Jay-Z robił sobie, wiesz, całą płytę na remiksach, to zrobić też z tą płytą, ale już wiem, że niestety się to nie uda, ponieważ nie mam akapeli do żadnego kawałka. Wszystkie akapele zaginęły w akcji. Jedyną osobą, która tutaj jakoś uszczknie, to jest Zjawin, który wiem, że już kończy remix do kawałka Miłość do muzyki. Podróż do źródeł czasu. Powtarzam miłości. No. Do tego kawałka robi remix. I tam, wiesz, mówi, że zupełnie nada utworowi innego klimatu. Myślę, że na innych bitach pewnie taka płyta też by zupełnie jakby inny, wiesz, inny był odbiór. No ale jak już się, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc sobie tak wytłumaczyłem, że bardzo dobrze, że nie ma tych akapeli. To jest, wiesz, jedyny w swoim rodzaju, spójna całość. I wiesz, i nagrywamy kolejne kawałki, piszę kolejne teksty, jakby się tym za bardzo nie przejmuję już. No. A wywołałeś przed chwilą temat numeru z Janem Nowickim? Tak, tylko wyłączę to, bez sensu. Tutaj się nieprofesjonalnie zachowuję, bo... Odzwonię, bo to ma łeż. Odzwonię się, bo... Dobra? Małeś, coś ode mnie chciał. A MAZ napisał SMS z Egiptu. Bo dzisiaj jego narzeczona ma urodziny w ogóle. Na gronie net przyszło, wiesz, mail z grono net. Dzisiaj twój znajomy obchodzi urodziny. Wow, to kozacko. Także wyłączam sztechamy. Do małego się dzwoni. Pijaczka. Tydzień temu przyszli do mnie z Ciechem do domu. Prosto ze studia RM. Bo rejestrowali wokale do High Definition. No i tak się skończyło, że się upiliśmy we trzech. Do 24 menażowaliśmy od 13. Mam nadzieję, że to nie tak cyklicznie, że będzie teraz raz w tygodniu chciało męczyć procenta, bo to już wiesz. Nie to zdrowie, kolacje czwartkowe. Coś to znowu wypadliśmy z wątku, nie? No, z wątku numeru z Janem Nowickim, no. Więc jak doszło do nawiązania tej współpracy? No, no to wszyscy mnie o to pytali już, także wiesz, nie myśl sobie, że jesteś pierwszy, który takie pytanie zadaje. No, współpracowałem przy filmie jeszcze nie wieczór, w którym też występował Jan Nowicki. Ja go nie znałem wcześniej. Poznałem go w okolicznościach, powiedziałbym, bardzo takich zawodowych, profesjonalnych, w sensie, że nie, że siedzieliśmy, piliśmy wódkę całą noc, tylko po prostu przy jednym projekcie on był głównym aktorem, a ja byłem, wiesz, jakimś tam konsultantem do spraw hip-hopowych, plus w międzyczasie jeszcze wyszło, że mam wystąpić w jednej scenie. Także poznałem go bardzo powierzchownie, ale jak już, wiesz, gdzieś tam zahaczysz pazurkiem, to już potem można bardziej każdą opcję pociągnąć. No i nagraliśmy, pamiętam, nagraliśmy zwrotki do kawałka Podróż do źródeł czasu. Zresztą w tym utworze była jeszcze jedna zwrotka więcej, ale później ją wywaliliśmy, żeby to się, wiesz, nie rozciągnęło do jakichś strasznych, tasiemcowatych kurde, długości. No i zaczęliśmy się zastanawiać, kogo by do tego zaprosić, wiesz, bo tak jak Mani od razu mówi, że trzeba kogoś zaprosić. No i najpierw padł pomysł, żeby zaprosić jakąś wokalistkę, no ale jak sobie pomyślałem, że wiesz, w tym kawałku by jakaś dupa, wiesz,
nie doszła, kurde, chórzystka, wiesz, jodująca, zaczęła śpiewać, no to jeszcze, może do jak, jeszcze na autotune, no to klapa, to w ogóle, wiesz, by kicz jakiś wyszedł. No. Potem był pomysł, żeby zaprosić Nowaka z Raz, Dwa, Trzy. Ale i cały czas, zresztą to jest jedno z takich przedsięwzięć, których jeszcze, wiesz, nie udało się zrealizować, ale bardzo, bardzo chciałbym kiedyś nagrać coś z takim Nowakiem z Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że to taki kawałek talerzy, nie wiem, czy kojarzysz Raz, Dwa, Trzy, to jest w ogóle, to polecam się, to jest taki hip-hopowy numer, jak, wiesz, jak na Saskiej Kępie Grzesiuka, nie? To podobny ciężar hip-hopowy tych numerów. Więc ten, więc tak. No ale uważałem, że on się też nie nadaje akurat do tego tematu. Znaczy, nie nadaje się. Akurat nie widziałem go w tym temacie. No i pewnego wieczora, po prostu wieczoru takiego doznałem, wiesz, małego olśnienia, że przecież mam jakieś tam dojście do Jana Nowickiego. Przecież ten Jan Nowicki to jest taki, wiesz, legenda w zasadzie stosunków damsko-męskich. Wiesz, taki prawdziwy melanżownik, kobieciarz, który już ma, wiesz, za sobą nie jeden, z jednego pieca jadł chleb, jak to się mówi. No i wiesz, że zaczęło się męczenie. Pierwszy telefon, dzień dobry panie Janie. Potem procent, zadzwoń w poniedziałek, bo tamten. No to dzwoniłem w poniedziałek. Konsekwencja jakby też często prowadzi do dobrych efektów. No i jak już ustawiłem się z nim i dostał koszulkę Aloha Entertainment, to już to było taki cyrograf. Koszulka Aloha Entertainment, płyta jedyneczka, to już nagrywamy. No i nagraliśmy. Fajnie. Cieszę się bardzo, że się udało to nagrać. Wiesz, no to taki kawałek, że matka mojej dziewczyny, jak słyszała, to tam moja mama, wiesz, zajarana. Taki kawałek, że normalnie każdy powiedziałby, no przecież to musi być hip-hopowe, skoro wiesz, jakimś tam osobom takim oderwanym od tyle tygodnia się podoba, nie? Ja nie wstydzę się tego kawałka. Uważam, że wręcz jeden z lepszych, jakie udało się, wiesz, taki ponadczasowy, bo ja też pod tym kątem oceniam wszystko, nie? Zupy wietnamskie są ponadczasowe. No myślę, że nie ma szans, żeby taka potrawa się zdewaluowała. Tak samo, wiesz, kawałki muszą być aktualne po jakimś czasie, nie? Że słuchać i w ogóle, o czym mam pierdolić, przecież to już w ogóle dawno, wiesz. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy od małpy. No, to jak już jesteśmy przy ponadczasowości, to powiedz, bo w twoim rapie słuchaj sporo inspiracji starą Warszawą i Grzesiukiem. I skąd wzięła się taka jakby zajawka na to? Wiesz, ja zawsze się interesowałem historią. W podstawówce nawet brałem udział w 7 klasie w olimpiadzie historycznej. To taki mój, wiesz, taki moment szczytowy zainteresowania historią. Mam, wiesz, za oknem PW Polskę Walczącą. Mieszkałem na Czerniakowie, więc naprawdę to nie trzeba głęboko szukać, mieszkając na Czerniakowie, żeby się dowiedzieć, że to jest, wiesz, dzielnica, gdzie zawsze były jakieś, wiesz, Grzesiu, właśnie kapela czerniakowska, który właśnie ostatnio poznałem nawet muzyków z kapeli czerniakowskiej. Okazało się, że jest Sylwester Kozera, który założył tam 60 lat temu, chyba założyli tą kapelę jeszcze z Bielankiem, bo w 83 roku po turnę w Stanach się pokłócili ze sobą i wtedy przez 2 lata, czy tam przez rok były 2 kapele czerniakowskie, a teraz tylko właśnie ci ode mnie mogą tej nazwy używać. Nagrali przecież z tym, z Sokołem, nie? 2 kawałki nagrali. I oni na przykład, ten jego syn, bo tak, Sylwester Kozera gra na banjo i jest wokalistą, a jego syn gra na instrumentach perkusyjnych i pisze teksty hip-hopowe. I w ogóle jak dostali teraz mixtape, to się zajarali, teraz to się zajarali. A poza tym, wiesz, ja zawsze lubiłem czytać książki, no to myślę, że wiesz, jakby... Bo jednak książki to jest coś takiego, co działa na wyobraźnię, wiesz, bardziej niż serial. Gotowe na wszystko nawet. Albo, wiesz, jakiś Chorzy Doktorzy, wiem, że to jest na Comedy Central, coś takiego jest, taki pojebany serial. Chorzy Doktorzy. Ale, wiesz, no, czytałem książki, no i przeczytałem te wszystkie książki Grzesiuka. Teraz, no, i cały czas czytam zresztą. Teraz kończę czytać dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda. Leopold Tyrmand, który napisał Złego zresztą, wiesz, to jest jedna z najlepszych książek moim zdaniem o Warszawie takiej powojennej, gdzie te, wiesz, chuligańskie bandy grasują i w ogóle wszyscy tylko wszystko na lewo sprzedają, koniki, wiesz, bilety na mecz Polska-Węgry opychają ludziom. I to wszystko, wiesz, ma na mnie, kurde, no to w ogóle Warszawa jest takim miastem magicznym, nie? To naprawdę przez to, że to jest taki tygiel, wiesz, jakby, kurde, całego, wiesz, całej Polski, całego świata, różnych w ogóle
różnych kast, różnych profesji, wiesz, różnej kultury osobistej w ogóle, wiesz, na poziomie kultury, no tutaj też wszystko się dzieje. No to właśnie, wiesz, takie iskry energii po tym mieście chodzą i naprawdę dla mnie to jest bardzo inspirujące miasto, jakby wiesz, wystarczy wyjść przed blogi i już widzisz dużo ciekawych rzeczy. Jak jeszcze mówię, ja mam widok na tą PW Polskę walczącą z jednego okna na wschód, mam okno na Wisłę, z okna na północ mam, na wprost trochę po lewej mam budujący się stadion Legii, a bardziej na prawo tutaj okolice, w których jesteśmy, czyli już wiesz, powstający Stadion Narodowy. No to się jaram. To się jaram, tak wiesz, tymi rzeczami wtedy bardziej jeszcze. No i poza tym wiesz, wietnamskie zupy to jest taka starowarszawska tradycja przecież. Wietnamska zupa, apaszka. Nieodłączny zestaw krawaciarza.